Cześć, witajcie, to Julia C i witam was w drugiej części mojego unpackingu z odpakowywaniem dwóch jednorożców z Shira i Shiba Yala. To jest druga część, bo no musiałam tylko coś załatwić. A pierwszą część już niedługo będziecie mieli na kanale moim, więc czekajcie na nią. Na pewno się dzisiaj prześlę. Bo dzisiaj jeszcze będzie przesłany jeden filmik. Nie będę wam nic o nim mówić, ale będzie bardzo fajny, myślę. Właśnie się teraz męczę ze zdejmowaniem dalej tych drutów. Jak obejrzycie pierwszą część, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Jak już mówiłam, jest dzisiaj straszny upał i po prostu... Och, ja nie chcę o tym mówić, bo po prostu... Musicie niestety wytrzymać moje odpakowywanie tych drutów. Ale mam nadzieję, że jakoś wytrzymacie. Okej, chyba już mam ten drut. Poczekajcie jeszcze troszkę. Trzeba zdjąć. Dobra, to są dosyć dobrze niestety umocowane. Przez to, że te druty robię, to zobaczcie. Lakier mi się zdropał. No i tak będę dzisiaj zmywać. Kurczę. Przez te druty mi się ten lakier zmywa. Dalej. Ech, wybaczcie, ale po prostu te druty mnie czasami doprowadzają do szału, jak są mocno umocnione, że tak powiem. Na chwileczki. Zaraz wam pokażę te koniki, ale może tu ma coś. Czekajcie. Może to. Czy ma zabarwienie? Dobra, może to potem zmyję. Nieważne. Takie ma tutaj zabarwienie. Nie wiem, musiałabym to zmyć. Ale jest śliczna. Zobaczcie. Może bym wyostrzy... O, wyostrzyło, okej. Okay. Mam ostrość tutaj. Jeżeli dobrze widzicie, jest taki piękny znak. To jest motylek tutaj. I zaraz zobaczę. Ona też ma brokat na grzybie. Tak, i ojciec. Jest śliczna. Płonne i to jest, jeżeli byście chcieli wiedzieć, to jest produkowane w Chinach. Jest śliczne. Dobrze, i teraz odpakowywanie drugiego jednorożca. Niestety. Nie czeka jeszcze drutów pełno. Jak ja kocham druty. Tak. Nie kocham ich. Żartuję tylko.
Mam nadzieję, że ten filmik nie będzie miał trzech części, ale myślę, że nie. Myślę, że będzie miał ten unpacking dwie części ze względu na to, że musiałam na chwilę przerwać nagrywanie, bo musiałam coś zrobić. Nie powiem wam, co to było, ale jeszcze. Czasami tak się zdarza. Okej, jedne druty już są. Nie wiem, widzicie go dobry nagami, ale ja po prostu odpakowuję druty. Okej, czekajcie, ja tylko wyjmę to. Ja tylko odpakowałam kolejne dyszy. Chodź tu. Nie zwróćcie uwagi na dźwięki. Te dźwięki nie są ważne. Okej, to... Na mokinę. Znaczy, muszę znowu odciąć druty. Wspaniale. Wcale nie wspaniale. Światło. Jakieś muchy mi tu też latają. Wybaczcie, że tak narzekam, ale dzisiaj strasznie gorąco, jestem w ogóle zmęczona i wszystko po prostu źle. O, dobra, dam radę. Przetnij się. Tak wiem, wszystko słyszycie. Ale w razie czego, jak ja rozpakowuję, to możecie sobie włączyć jakąś muzykę, zamiast słuchać, co ja tam gadam i w ogóle... Także w razie czego, jeżeli nie chcecie słuchać, co ja tam mówię do siebie, to po prostu wyłączcie głos, jak ja odłączam druty. Nie będę się obrażać. No chyba, że chcecie słuchać tego, co ja tam do siebie gadam. Tak, jeżeli widzicie, to mój kot. Leon tu jest u mnie zaciekawiony pudełkiem i wszystkim, co ja robię. No. Tak mi dobrze poszło pierwsze. O. Okej, mam kolejne, jeszcze dwa. I wtedy wam je pokażę. Już w całej okazałości bez tych drutów i tak dalej. I jeszcze ostatni drut, więc wytrzymajcie jeszcze chwilę.
Myślę, że ta druga część będzie trwała tyle samo co pierwsza, więc okej. Okay. Mam tutaj dwa sierwaczki z nimi. To jest jeden, to jest 2016 z serii Balea 6, tęczowy. Mam do niego mamę, więc będzie już rodzinka cała, bo mam jeszcze ogiera, ale nie tęczowego. Tutaj ma taką podkowę piękną. Ma ogólnie śliczną grzywę, ogonek śliczny jest w tęczowych kolorach. I on to jest, nie ma napisane, ale podejrzewam, że to jest Made in China. A to ja już widzieliście w pierwszej części, ale jeżeli... Ale pierwsza część jeszcze nie przesłała, więc wam pokażę. Tu ma zabarwienie, ale to mogę zmyć, myślę. Jest śliczna. I to są moje dwa siewaczki, które sobie zamówiłam. Są śliczne. Może mi wyostrzy obraz. O, wyostrzyło obraz, więc takie sobie dwa sierbaczki zamówiłam ze strony Pink or Blue. Tutaj zobaczycie, gdzie na pudełku jest Pink or Blue. Pewnie już to widzieliście w pierwszej części. Ten napis. I teraz oczekujcie na trzy filmy, które wrzucę na kanał teraz. Więc poczekajcie, aż wszystko... Poczekajcie na wszystkie filmy, bo dzisiaj na mój kanał wyjdą aż trzy filmy, więc macie dużo do oglądania i do zobaczenia w kolejnych filmach. Tam możecie napisać, czy macie te jednorożce, czy nie. I do zobaczenia i pa, pa.